student psychiatrii Hir. Zaczynają się zajęcia z zaburzeń osobowości. Pani Wielka, zarówno obwodem w pasie, jak i tytułem profesor, przedstawia się po raz 1488 w tym roku. Chyba wierzy w to, że choć jedna osoba nie pojebie jej nazwiska na pracy magisterskiej. Złudne nadzieje jak te na wygranie Powstania Warszawskiego. Głos ma jak Beata Broszka Szydło, to też opracowuje portrety pamięciowe, lożki 9x10 siedzącej obok, w wiadomym celu. Pracę w pocie czoła i pewnego narządu przerywa pauza przed tematem podzielenia jaźni. Całkiem kurwa przypadkowo w tym momencie wbiło powiadomienie o konferencji Fame MMA 3. Gdy tylko minęło pierdol za niewyciszony telefon, wpadłem na pomysł zbrodniczy i genitalny w swej prostacie. Chyba nie wyłączyłem autokorekty, ale jebać. W drodze do piwnicy trafiłem na film, jak typ o niku Plusik wyzywa typa o niku Premium. Po 10 minutach załapałem, że to ta sama osoba. YouTuber schizofrenik, tylko to nagrać. Nagrać. Następnego dnia dzwonię do znajomego, który podobno skupił starą placówkę klubu KSW. Elo, jak tam? Nawet nie pytaj, Anon. To się dobrze składa. Mam propozycję w twojej sytuacji nie do odrzucenia. Że co? Rodo, masz jeszcze ten klub? Niestety, kurwa, tak. No spotkajmy się tak dzisiaj o 12:00, stoi? Jeśli tylko dzięki temu można się odkuć, to stoi. Ogarnąłem się, żeby wyglądać jakkolwiek poważnie i wyruszyłem na spotkanie z przeznaczeniem, a raczej z Wawrzyńcem, bo tak go starzy nie kochali, że dostał takie imię. Po zbiciu piony i wstępnej rozmowie zapytałem: słyszałeś o rozdwojeniu jaźni? No. To pomyśl, gdyby skłócić obie świadomości tego typa, żeby sam się napierdalał. No śmieszne w chuj, ale gdzie ty takiego znajdziesz? Bez słowa pokazałem mu znalezione wcześniej filmy. Stary, to może wypalić. Zadzwonię tylko do Szychy. Kogo? Szycha to kolega z techniką. Ma dojścia i może nam pomóc to zorganizować. Czemu Szycha? Jest harcerzem, odpowiedział cicho Wawrzyniec. Jeszcze jedno. Ta, jak ty go tu sprowadzisz? Mam swoje sposoby, zakończyłem z tajemniczym uśmiechem. Wieczorem zajechałem pod bramy psychiatryka w Legnicy. Na legitkę studenciaka wszedłem bez problemu. Nie sądziłem, że aż tak łatwo pójdzie, ale tymi pacjentami akurat nikt się nie przejmuje. Ściemniłem coś, że potrzebujemy jednego do badań na uczelni i bez problemu wpuścili mnie na salę. Ta, będąc z nim sam na sam, zacząłem rozmowę. Więc trafiłeś tu przez ducha papieża? Skąd to wiesz? Odparł zaskoczony i wystraszony. Nieistotne. Wiem też, co się stało wcześniej i chyba chciałbyś się na kimś zemścić. Ale on umarł! Zginął w pożarze! Oj, wcale nie. Siedzi we Wrocławiu i nagrywa pasty, a ja potrzebuję pomocy w porwaniu go. Dobra, ale co będę z tego miał? Zemstę i wolność. Zgłoszę błąd, bo na tabliczce widnieje napis Zięba. Wydostawszy chwilowego sprzymierzeńca ze szpitala, wyruszyłem w stronę kolejnego celu. Trzebnica. Ponownie bez trudu, dzięki cukier zadane, zlokalizowałem dom Plusika, Minusika, czy kim aktualnie był. Okno było otwarte, więc robota nie mogła być łatwiejsza. Postawiłem na parapecie pewną puszkę i czekałem, aż ją zauważy. Kiedy to się stało, jego opętańczy śmiech zagłuszył zarówno cios w potylicę, jak i wyciągnięcie półzwłok na zewnątrz. Co to było, Anon? Budyń. W międzyczasie reszta ekipy zorganizowała galę MMA. Mieliśmy nawet galę szubrawców. Tak, szubrawców, bo z tym budżetem to co najwyżej na kilku dresów mogliśmy sobie pozwolić. Nasz youtuber został wybudzony na godzinę przed walką, w sumie jak pewien marszałek, do którego portretów fapi większość narodowych onanistów. W końcu odezwał się speaker poprzedzony gagiem. Pierwsza walka, Pastolektor kontra Make Pastolektor Great Again. Tłum wrocławian szalał z radości, kiedy Pastolektor znokautował oponenta prawym podbródkowym. 10 minut przerwy i kolejna zapowiedź. Za Pastolektor kontra Minusik na dola. Kilka sierpowych było po walce. Tak samo chujowy w walce, niezależnie od tego, z którym jest aktualnie. Szepnąłem do Szychy, to była tylko rozgrzewka. Wszyscy dobrze wiecie, na co czekałem. Speaker ukrócił moje przeoczekiwanie. Pastolektor Premium kontra Plusik! Pierwszy bił Plusik. Wymierzył celne uderzenie w splot słoneczny. Zwrot o 180 stopni. Premium z głośnym plaskiem nabił przeciwnikowi limo jak jajco diabła z piekła. Znowu zwrot i Plusik skontrował kopniakiem w nerkę. Nagle drzwi do sali wyleciały z wielkim hukiem. Z dymu wyłoniło się 5 sylwetek. Kiedy poszli bliżej, nie wierzyłem własnym oczom. Każdy wyglądał jak swoja kopia. Jak klon. Z wkurwieniem matki po wyczerpaniu się zapasu świeżaków wymalowanym na twarzach sunęło się w moją stronę 5 na dole. A wy to kurwa kim jesteście?
Bracia na dolec, dziwko! Odpowiedział zapastolektor. Moment! Jak to? To wy istniejecie? To nie tak, że to on... No tak, przecież każdy ma swój kanał, a ty co myślałeś? Wyjaśnił Mike Pastolektor Great Again. Myślałeś, że możesz nam bezkarnie robić schizofrenika z brata? Dodał Pastolektor. Mike Pastolektor Great Again pobiegł podnieść sinego już Pastolektora Premium, a pozostała czwórka zrobiła mi pokaz brazylijskiej piłki nożnej. Tylko to ja byłem piłką. Nie wiem, co się stało z innymi, ale ani jak skończyła się gala. Nie wiem nawet, ile dni byłem nieprzytomny. Obudziłem się w jakiejś piwnicy przykuty łańcuchem do ściany. Na stoliku leżała masa wibratorów, a zza drzwi dobiegał zapach tortellini. Po chwili dobiegł za nich zwrolski głos jednego z nadolców. Anon, już wstałeś?